Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, postanowiłem nagrać serię filmów o debiutach szachowych. Od razu zaznaczam, że będzie to materiał skierowany głównie do osób początkujących. No wybaczcie z góry, jeżeli chcemy tutaj się zagłębić w jakichkolwiek debiutach, otwarciach szachowych, no to należy poświęcić na to naprawdę sporo godzin, żeby dokładnie przeanalizować wszelkie możliwości i czy, na, czy ta pozycja nam się podoba, czy nie. Tutaj skupię się głównie na początkujących, na ruchach, które można wykonywać w danym momencie. No i przejdźmy do rzeczy, moi drodzy. Partia włoska E4. Tak się tutaj rozpoczyna też, znaczy, może rozpocząć się partia włoska. Oczywiście posunięcie E5. Skoczek na F3 z atakiem na pionka. Sprawa jest prosta. No więc wychodzimy z koczkiem tego pionka od razu. Bronimy. Bardzo ważna jest aktywność figur, tak naprawdę, bo jeżeli aktywność figur jest wysoka, to znaczy, że szybciej wyprowadzimy figury lekkie, szczególnie lekkie, czyli skoczki, gońce. Szybciej od przeciwnika, no to wtedy mamy szansę na zdobycie znaczącej przewagi. Koniec zagrywa na C4, moi drodzy, i mamy gońca na C5. Tak wygląda początek partii włoskiej. No i teraz białe mają dużo możliwości. Znaczy się, no, mają kilka możliwości, powiedzmy. Jest to ruch C3, najczęściej spotykany na początkującym poziomie, że tak powiem. Aczkolwiek na poziomie zaawansowanym często widywałem takie posunięcie D3, żeby z planem zagrać później na przykład na C3. Powiedzmy, no czarne grają na przykład D6 lub skoczek F6, można zagrać C3 i niekoniecznie chcemy grać ten ruch D4, który jest takim kluczowym posunięciem w partii włoskiej dla początkujących. Tutaj chodzi o to, żeby sobie swobodnie przemanewrować figurami. Plan jest taki, żeby na przykład białymi zrobić roszadę, wyprowadzić skoczka na D2, można zagrać B4, A4, próbować rozpychać się na tym skrzydle wieża E1, skoczek F1, moi drodzy, skoczek na przykład na G3, no tam są niesamowite tasiemce, ja się nimi nie będę zajmował, po prostu przejdę do posunięcia, które bardziej interesuje pewnie początkujących, żeby spróbować przeciwnika zapędzić pułapkę, aczkolwiek od razu zaznaczam, że jak Czarnymi tutaj będziemy grać dosyć prawidłowo, to myślę, że krzywdy nie będzie za dużej. Posunięcie C3 jest ruchem, który właśnie przygotowuje pionka na D4, żeby tutaj wejść do centrum i te centrum uzyskać. No i moi drodzy, tutaj można zagrać spokojnie z koczkiem na F6 i atakować pionkę na 4. Teraz pojawiają się ciekawe rzeczy, mianowicie na przykład gramy D4, no na przykład, albo, albo tak naprawdę trzeba tutaj zagrać na D4. No i po biciu na D4 są kolejne dwie możliwości takie e, grywalne. E, raczej tutaj pionka na D4, ja bym nie bił, jakbym grał już partię włoską, ale dla początkujących jest to jak najbardziej dobra wiadomość, e, tego pionka można wybić. Teraz są kolejne dwie opcje, moi drodzy, albo szach na B4, albo na B6. Szach na B4 jest dokładniejszy, jest lepszy, bo jest ruchem wstępem, a jeżeli tutaj na przykład czarny by zagrały gońcem na B6, no to mamy możliwość na przykład od razu zaatakowania E5. Y, y, Pionkiem na skoczka, ten skoczek musiałby gdzieś się e, udać. No, powiedzmy na G8. Nie wygląda to zbyt dobrze, na przykład na G4 również nie wygląda zbyt dobrze. E, plan jest prosty: chcemy wyprowadzać skoczka na C3, wyprowadzać gońca na przykład na E3 lub na G5 z tempem atakując Hetmana, zrobić roszadę. A centrum e, plus figury lekkie wyprowadzone i bezpieczny król to jest naprawdę klucz już do, do wielkiego sukcesu, no ale problem się pojawia, moi drodzy, gdy po tym posunięciu go nie zagrywa na B4. Ja do tego ruchu za chwilę wrócę, pokażę tylko alternatywę, jak może na przykład białymi ustawić się w sposób taki w miarę normalny. Tutaj jest takie bardzo ciekawe posunięcie E5, wtrącający pionek, wtrącony pionek, który atakuje skoczka. No i na przykład skoczek, no skoczek nie musi uciekać, bo teraz na przykład jakby skoczek uciekł na G4, moi drodzy, no to mamy wybicie tutaj i jest cał Fajna pozycja dla białych. Myślę, że dosyć bezpieczna. Tak naprawdę są pionki w centrum. Zaznaczam, jest to materiał, moi drodzy, dla początkujących. Tutaj się uczymy wyprowadzać figur, figury i w miarę zagrać dobrze debiut. Oczywiście, po tym ruchu jest taki fajny ruch wtrącony D5. Od razu zaznaczam, że bicie na przykład na F6. No, Teoretycznie wchodzi w grę, ale zbicie tutaj gońca i kuszące jest bicie dalej pionka na g7, aczkolwiek wieża zagrywa na g8 i wierzcie mi, że czarnymi tutaj się gra to całkiem przyjemnie, więc należy zagrać dosyć Należy zagrywać dosyć lepiej, grając oczywiście goniec na B5, żeby związać tego skoczka, który też y, fajnie patrzy na te y, pola w centrum. No i po tym ruchu skoczek musi się poruszyć. Głównie zagrywa na E4. Zauważmy tutaj, skoczek z gońcem mają dobrą opcję wejścia na F2. No ale zbicie oczywiście na D4 i goniec może dać. Szacha to jest oczywiście ruch lepszy, zawsze wtrącony. Skoczek zasłania się na D2. Y, jest oczywiście, moi drodzy, tutaj jest bardzo dużo odnóg, które można zagrać. można i teraz zrobić roszadę i zagrać gońcem i na d7 i na d6 i na g4 roszada jest możliwa jest dużo opcji ja nie będę się tym wszystkim zajmował naprawdę bo tak jak już mówiłem na początku filmiku że potrzeba na to wiele wiele godzin wiele dokładnych analiz żeby sobie to przeanalizować jak ktoś jest, że tak powiem chętny wgłębić się w partię włoską jak najbardziej bardzo proszę i przejdźmy do takiego ruchu na przykład pod tytułem Roszada, moi drodzy, Roszada można zagrać na przykład goniec na G4 no i tutaj tak naprawdę Hetman A4 jest takim całkiem ciekawym ruchem który tutaj grozi zbiciem skoczka następnie zbiciem gońca no można tutaj dalej wymieniać następne posunięcia, czyli na przykład jakiś goniec E7 co będzie po biciu, na przykład na C6, BC, Hetman C? No, tasiemce powstają tutaj ogromne, aczkolwiek chodzi o to, żeby białymi postarać się wyprowadzić zdrowo figury i sobie grać tą pozycję. Powiem szczerze, że czarnym kolorkiem ta pozycja też jest. Spoko, że tak się wyrażę kolokwialnie, jest normalna, ta pozycja jest w miarę równa, po prostu wygrywa ta osoba, która zrobi mniej błędów, tak naprawdę, albo przegrywa ta osoba, która pierwsza popełni zdecydowany błąd. Moi drodzy, przejdźmy dalej, bo taka powiedzmy pozycja jest grywalna i po prostu wygrywa siła gry przeciwnika. Lub nasza siła gry Dobrze, ja tu bym się zagłębiał bardzo długo Ale muszę, muszę się skracać Moi drodzy, mimo wszystko Oczywiście to skoczek F6 D4, bicie, bicie No i goniec zagrywa na B4 Moi drodzy, w tym momencie Lepszym zagraniem Pokażę, są, są oczywiście opcje tak Jest opcja goniec D2 I skoczek na przykład na C3 Zagrajmy goniec D2, ten ruch wydaje się dosyć solidny Po wybiciu na przykład na D2 Skoczek może spokojnie wybić Tutaj na D2, broniąc pionka na E4. No i teraz tak. Um... W tym momencie trzeba znać czarnymi bardzo dobre posunięcie, które totalnie wyrównuje pozycję. Jest to ruch, moi drodzy, D5. Bardzo dobre, solidne zagranie w centrum, które otwiera bardzo fajnie gońca, który ma dużo potem możliwości. No tutaj wybić trzeba i skoczek wybija na D5. Tak naprawdę na tym etapie moja analiza się kończy. Tutaj mamy prosty plan, żeby zrobić później roszadę. No tutaj, oczywiście, białe robią roszadę, czarne robią roszadę e, i staramy się wyprowadzać wieżyczki na wolne linie. Wieża na C1 ruch. Również na linię C można sobie tak pograć. Tu jest izolowany pion, na którego trzeba e, uważać. Starajmy się wprowadzać figury do centrum, e, żeby te figury miały więcej pól, które mogą ogarniać. No skoczki w centrum generalnie są bardzo dobre. Więcej mogą ogarniać, oj, dużo tego słowa ogarniać, wybaczcie mi, ale jak już zaczynam gadać o szachach, to nie słyszę czasem siebie, co mówię. <laughs> e, skoczki po prostu w centrum mają dużo pól, które mogą... E, atakować, bronić i zajmować. No dobrze, tutaj jeszcze była taka fajna opcja mianowicie po gońcu b4. Znaczy fajna opcja, ale mniej poprawna. No niestety silniki nas tutaj szybko sprowadzają do parteru i pokazują od razu odpowiedzi dla przeciwnika dobre, ale za czasów romantycznych często tutaj się grało skoczek na C3 i teraz po wybiciu na przykład na E4 zobaczcie, że tu jest związanie e, dosyć niebezpieczne e, na C3 skoczek no, wisi, no i że tak powiem, nie chce się zagrać gońcem na D2, czyli tak pasywnie. Tutaj, jak już oddajemy materiał, to należy próbować grać dosyć aktywnie. No, i tutaj można zrobić spokojnie ruch pod tytułem Roszada. Jeżeli teraz czarne by się pokusiły o bicie na C3, no to tu oczywiście odbijamy na C3. No, i generalnie są też dwie opcje: albo goniec na maksa bije drugiego pionka z tempem atakując wieżę, czego nie polecam oczywiście. Pokażę alternatywę, jak można sobie zagrać, na przykład posunięcie D5. Ruchy wtrącone są bardzo dobrymi posunięciami, no i po takim posunięciu możemy. Y no, dajmy na to, moi drodzy, no nie wiem, zagrać tak, dać szacha wieżą. Tutaj goniec mógłby wrócić się, zasłonić i zagrać goniec D3. Podsumowując, tą, tę pozycję, białe mają pionka mniej i nie widzę rekompensaty za tego pionka, tak naprawdę. I czarne myślę, że są w porządku, więc taki ruch skoczek C3 bym raczej odradził troszeczkę. No, ale taka możliwość istnieje, jeżeli by na przykład czarne tutaj wybiły na C3, no to istnieje. Istnieje takie bardzo dobre zagranie, mianowicie na przykład Hetman B3 z atakiem na gońca, z atakiem na F7. Są też opcje takie jak goniec A3, żeby odciąć królowi drogę do zrobienia roszady Greco grywał w ten sposób tak partia Greco też jest można sobie przeanalizować Hetman B3 też jest ciekawe i jeżeli goniec pokusi się o zbicie wieży to już tak sobie patrzymy oczywiście na bardzo amatorskim poziomie no to tutaj białe bez problemu wybijają na F7 Król musi zagrać na F8, nie ma innego wyjścia i te figury pięknie się rozwijają poprzez G5 wstępem na Hetmana, skoczek musi się zasłonić na 7. Moi drodzy, mamy dwie opcje, albo gramy wieża E1 z opcją od razu wybicia na E7 z przewagą ogromną materialną, aczkolwiek można też spokojnie wybić najpierw gońca i zdążymy zagrać na E1 żeby tutaj atakować, chociaż po ruchu H6 trzeba na przykład raczej zbić tutaj. Hetman bije i wskakujemy na przykład skoczkiem na E5. Taka groźba myślę, że jest nieunikniona i mimo wszystko tracimy tutaj materiał czarnymi. No ale to są takie już bardzo głębokie rozważania. Co by było gdyby, moi drodzy? Partia włoska rozpoczyna się od tej pozycji. Zachęcam początkujących, żeby się z nią zaznajomili. W ten sposób nauczymy się po prostu grać figurami. I z góry przepraszam, że jest to dosyć powierzchowna analiza. Tak jak wspominałem, pokazuję tylko początkowe ruchy. Jak jesteśmy chętni pokomentować i wymienić się swoimi doświadczeniami w partii włoskiej, zapraszam serdecznie. Pozdrawiam, do miłego zobaczenia. Na razie, cześć.